Zrzekłem się immunitetu sam, ponieważ nic nie mam do ukrycia. Nie boję się postępowania przed niezależnym sądem. Liczę na to, że pisowska prokuratura szybko sprawę skieruje do sądu i będę mógł szybko oczyścić się z tych wszystkich zarzutów. Albo przynajmniej liczę na to, żeby pan i pozostali dziennikarze mieli dostęp w całości do akt, nie do części, do manipulacji, tylko do całości. Sami państwo wtedy sobie wyrobicie jednoznaczne przekonanie, że to jest wielka manipulacja i prokuratura została wykorzystana do walki politycznej. To po pierwsze, w związku z tym powtórzę, nie mam nic do ukrycia, nie boję się. W przeciwieństwie do ludzi związanych z PiS-em. Bo nie tylko wspomniałem te trzy nazwiska, czekam na zachowanie pana ministra Sasina, posła, niech się zrzeknie immunitetu, panów senatorów Jackowskiego, Biereckiego, niech się zrzekną immunitetu. Zobaczy pan, co tam będzie. Tam będzie obrona Częstochowy. Nie, nikt nie będzie się zrzekał, a PiS będzie ich bronił. Czekam na powołanie Komisji Śledczej w sprawie KNF. 40 milionów, to cała Polska usłyszała, 40 milionów złotych łapówki. I czekam na postępowanie w sprawach dotyczących pana Glapińskiego, jego udziału prezesa NBP-u. Na to czekam. Bo to są prawdziwe rzeczy. To są, a to jest początek, to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, góra, to jest początek i to jest wierzchołek góry lodowej, bo ludzi z PiS zamieszanych w różne niejasne interesy jest naprawdę bardzo, bardzo długa lista już dzisiaj. I te materiały są gromadzone i zbierane w różne miejsca, bo wszyscy dzisiaj wiedzą, że prokuratura jedyne, co potrafi zrobić, to skręcić postępowanie przeciwko PiS-owi. Ja się nie boję. Nie mam nic do ukrycia. A jak chcę... Nic więcej już mi nie są w stanie zrobić niż to, co zrobili. Już nic więcej. Jestem cały czas przewodniczącym Zachodniopomorskiej Platformy i sekretarzem generalnym. Póki co, póki mam te własne swoje problemy, mam swoich zastępców i moją funkcję w regionie wypełnia Arek, poseł Arkadiusz Marchewka, sekretarz regionu i on jakby prowadzi, na bieżąco zajmuje się bieżącymi sprawami, a w Platformie zastępuje mnie sekretarz, mój zastępca, pan poseł Robert Tyszkiewicz. Jak państwo widzicie, ciągle jestem na pierwszej w linii frontu, to ciągle PiS uderza we mnie. Mimo pana szczerej chęci, to też muszę jedną rzecz wyjaśnić państwu wszystkim, panu szczególnie i panu redaktorowi. Ja nie zaprosiłem dzisiaj mediów publicznych na dzisiejszą konferencję. Nie zaprosiłem ani telewizji publicznej, ani Radia Koszalin, ani Radia Szczecin i nigdy już nie będę was zapraszał. Możecie przyjeżdżać, ale ja was nigdy nie będę zapraszał. Dopóki, i nie mam pretensji do pana, ani do pana redaktora, nie mam do was pretensji. Drzwi są zawsze otwarte. I jak przyjedziecie, nikogo nie wyproszę. Ja was bardzo szanuję nawet. Jako ludzi, jako tych, którzy tutaj w Koszalinie, akurat w redakcji w Koszalinie pracują. Naprawdę, mówię tu publicznie. Kłopot polega na tym, że pan zrobi materiał, a towarzystwo w Szczecinie ten materiał przemontuje. I zmanipuluje. I zmanipuluje. I pan będzie się tego wstydził. Nie chcę pana stawiać w przyszłości w takiej trudnej sytuacji. Dlatego nie zapraszam. Nie chcę pana, nie chcę nikogo z was stawiać w tak trudnej sytuacji. Bo wiem, jak to jest. Ja wiem, że życie i nazwisko ma się jedno i trzeba później patrzeć sobie w lustro odważnie. Są tacy dziennikarze w radiu, słowo dziennikarze w ich przypadku to za dużo, to są pojedyncze osoby na szczęście, w Radio Koszalin, które zajmują się procesem pilnowaniem odpowiedniego przekazu i linii. Państwo jako dziennikarze to też doskonale wiecie. Znaczy ja nie muszę tego mówić, wiecie to doskonale. Tak samo jak to wygląda w telewizji Szczecin. Znaczy mówię to z przykrością, bo płacę abonament ciągle regularnie i zastanawiam się, dlaczego taki głupi jestem, płacąc na coś, co jedyne co robi, to mnie obrzuca błotem, pomawia i powoduje, że muszę z własnych pieniędzy ponosić koszty, żeby udowadniać się swoje dobre imię. Wygrywam te sprawy w sądzie i będę wygrywał wszystkie w przypadku telewizji, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości.